Dobra, ciśniemy dalej, samo się nie pociśnie. Namiar tu jest bardzo elegancki. Ten o zafirę pytał. Kto chciał po lifcie, kto chciał po 15, po 16. Tyle tych pytań, że ja jak nie mam tematu mocno określonego, to potem moja pamięć, wiecie, jest ulotna. Teraz się turbo, ale raczej TFSI bym ostrzegał, przestrzegał, wystrzegał. A 316. Najzwyklejszym na świecie. Jakby nie mam w tym dwukonnym. Nawet nie bychę chłana. Kierownicy plastiku, jak to w takim przypadku bywa. Proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, ale to jestem ja. I nasza koleżanka zagraniczna, przystojna jak nigdy, Romkowa znajoma. Koleżanka od kumpli z Piaseczna. I okolic oczywiście. Przepiękna istota ta. W ogóle fryzura, fryzjer jakiś mistrz. Znaczy długo stoi. Pytałem kilka razy. Dobrze, nie? Taką domeczkę mieć sobie postawić. Obok Passata klasycznego. U nas taką kubistę jest. Kółko jest. Stan fajny, co jest? Czwórka. A4. A4 w SC. O, przyjemnie. Tylko co motor dieslowski. A który to jest rok? Zobacz tam na szybę. Ja ślepy jestem, muszę okulary wyjąć. Powiem jaka lampa stara. Nie, nowa, po 12. Poliftowa, po 12. 16 nie, za świeżo. Max 15. Gdzie to się patrzy? Ostatnia cyferka? Ostatnia cyferka tutaj. Na samym dole? Gdzieś tutaj pod tymi kropkami. To czwórka jest, pierwsza. 14 albo 15. Ja takie operacje wymuję zawsze okulary. Chłopu się marzy, ale nie ma tyle. Ale innemu takiemu widzu. A widzu jeszcze by sobie życzył siedzenia w 6 kolorach. Kto pytał o scennika, to nie takiego, przepraszam. Galaxy. Przecierka tak zwana. W manualny, a widzisz go. Converse jest? Nie ma. A kija, dobra, kija Seat Dynamic. O kije nam chodziło. Bo widzu pytał. Manualna, bez telewizji, siedzonko grzane. Kiera w skórze. Nie jest jakaś uchomęcona. Ale widzę fotę jakąś wyślę. Na plac mam namiar, natomiast naczelnika jeszcze w robocie nie ma. A ci widzę pytał, czy są, pan Grzyśku, czy są? Mówię, pan co, no mało ich jest. Ja ta drugi plac już stoi. Sądzę po wnętrzu już dobry przebieg. Ale głowy dać nie mogę, nie wiedząc co jest w środku. Passat na limuzynie. Passat na limuzynie i nareszcie jakiś prąd w samochodzie. Czyżby ku? No nie ma dziadka w budzie. Farbowanego. To jest Volvo. Znowu się zgubili się, bo wrócili. Ten na pakę wjechał. Chyba nie odpala, bo na sznurku szedł. Wjeżdżają się opaki przy kijance. Z rejestracji. Można pogrzeby pięknie wozić. A u was tam pod Warszawą mam widza, który jest kierownikiem krematorium, spalarni. Tylko nie pamiętam w jakiej miejscowości. Kurde, gdzieś te auto szły do niego. Także pozdrawiam kierownika ludzkiej spalarni. Kierownik krematorium, też ładna rzecz. Klasa. Taka bardziej... Coś tu stoi, może akurat nasza kieszeń. Nie, to Clio. Troszkę dojechane, ale w GT. Tam jest TSI, kto widzi. Tu jest krosik, rzadkość. Polo na krosie. Ale ma środek z jakiś plastr, miodu czy kich. Pewnie jakaś to jest wersja style ociekolwiek inny. Takie fajne autko i nie ma sterowań w kierownicy. Naprawdę to już litość moja. Ja proszę, producentów.
O, tu czuję, będą groby. Łopatę będziemy kopać. Co jest, Siku, benzynce? Automat? Automat. Aha! O! Tu jest 0. 11 albo... To 11 będzie, 10 albo 11. A fajna wersja, Highline. Ciekawe, jaki to koszt jest. Panoramka, zobacz. Właśnie nie wiem. I to jest interesujące. Idę pytać, pracownik sam parkuje. Przód też? Ma bocznego knepa? Gdzie to jakiś Abdullaszek jest? Jesteś. Niestety Turan sprzedany w benzynce. Tu stary. Stary. Dżuk jest za mały. Jakieś maluchy. Coś tu po mnie łazi. Sio. Diesel. Prądu potrzebuje, albo nowe serce nawet. 11 rok w benzynie. Czy ja wiem? Na jakiej lampce? Całkiem bez dachu? Kółko, proszę Państwa, no nie uwierzycie. Za granicę. Co taka Skoda oferuje? Zgrzane siedzenie. Widzę, nie chcę Skody, chciał turę na Skoda, bo Skoda śmieszna. 11 rok. A nie, przepraszam najmocniej, 1-2 Benz. Nie chcemy się czepiać, ale radio Blaupunkt z wyświetlaczem ciekło, krystalicznym. Właśnie. Dziękuję. Ja pierdolę. Nie czerwony, dobra? Bo polowałem dla pani Wickiel, nie czerwony. A widzę nawet obdarty pryskiwacz, nie przeszkadza. Dlaczego? Może był lakierowany i tak się go podker. No właśnie. Ale przy dobrym pieniądzu. Takim samochodem mnie mało interesuje. Chociaż myślę, że nie. Zobaczmy na obroty. 6000 diesel. Tak? Bardzo mi przykro. Ale Yeti. Yeti. Ale ja bym cenę zapytał, kurde, ten Yeti, tylko nie wiem kogo. Z ciekawości. No, właśnie po to. Jakoś to jest wódka czynna, może to jest tego magistra. Inżyniera. Tam dla córki Wicki, widzę. Ale za mało drzwi. Okej. Okay. Honda sprzedana. Dla pani Wicki szukam, blisko zasięgu finansowego. To ma delikatny touch. Zatem rok jest ponad stan. Cena tylko 300 euro drożej niż jest planowana. Zobaczymy. Grzana kierak, grzane siedzenia. Wersja mniamniuśna. Żywicka? Będę chciała jeździć kiją. Czy nie wolałaby na przykład w pięknej lampie? Pewno, żeby wolała. Każdy by wolał. Idę pytać.